Gdy przed rokiem ukazał się raport pani autorstwa dotyczący outsourcingu usług ochrony i sprzątania, wskazała tam pani, że najniższa stawka godzinowa, którą się pani zetknęła podczas tych badań, wynosiła około 3,40 zł. To wtedy zszokowało opinię publiczną. A dzisiaj mówi pani, że zetknęła się z przypadkiem, gdy ktoś zarabiał złotówkę 19 groszy na godzinę. Jak to w ogóle możliwe? Czy brzmi to dosyć nieprawdopodobnie? Niestety taka sytuacja miała miejsce w Opolu. W lutym tego roku skontaktowała się ze mną pracownica firmy Neo Group. Ta pracownica została zwolniona w styczniu, gdyż z powodu złożenia skargi do Państwowej Inspekcji Pracy na warunki zatrudniania w tej firmie. Ta stawka została zaoferowana przez firmę, aczkolwiek Urząd Miasta, który zlecił firmie Neo Group ochronę obiektów należących do miasta, miał świadomość, że firma nie jest w stanie wywiązać się z minimalnej stawki, gdyż przeznaczył za mało środków na ten cel. I to jest stawka naprawdę niewiarygodna i szokująca, już to nawet nie jest połowa minimalnej stawki obowiązującej od tego roku. W tych doniesieniach pojawia się jeszcze informacja, że pracownicy tam zatrudnieni nie mieli dostępu na przykład do wody pitnej. Czy to prawda, że wodę czerpali po prostu z deszczówki? Tak, to prawda. Są na to dowody w postaci zdjęć około 10 wiader napełnionych deszczówką. No, raczej nie podlewali nimi tą wodą kwiatków, a właśnie korzystali z niej do celów sanitarnych, myli się i pili. Urząd Miasta w odpowiedzi na pani interwencję podnosi, że w dokumentacji przekazanej do ratusza przez tę firmę, że z tej dokumentacji wynika, że pracownicy mieli stawki ustawowo określone 13 zł. Czy to w ogóle jest możliwe, jeśli zestawi się to z wartością całego zamówienia? Nie jest to możliwe. Z 6 tysięcy przeznaczonych przez urząd firmie na usługę, firma nie jest w stanie wywiązać się z zapłaty minimalnego wynagrodzenia za pracę, gdyż liczba godzin do przepracowania to około 700 godzin. Więc gdy przymnożymy to razy 13 zł za godzinę, nie wychodzi kwota 6 tysięcy, a około 10 tysięcy. Więc prawie połowę mniej na usługę przeznaczył Urząd Miasta. Musiał mieć świadomość, że z tej sumy firma nie zapłaci minimalnego wynagrodzenia pracownikom. Rozmawiamy w piątek po południu. Do dzisiaj na żądanie Urzędu Miasta miała pani zwołać konferencję prasową i odwołać wszystko to, co powiedział. Urząd Miasta twierdzi, że te informacje są nieprawdziwe, no ale nie spotykamy się przed polskim ratuszem. Czy to świadczy o tym, że podtrzymuje pani wszystkie swoje informacje dotyczące łamania praw pracowniczych? Oczywiście, że tak i nie dam się zastraszyć. Nadal będę piętnować zachowanie urzędników ratusza opolskiego oraz zachowanie firmy, które jest po prostu łamaniem prawa. Także nie zamierzam odwołać tych słów. Na potwierdzenie wszystkich zarzutów posiadam dowody. Na koniec jeszcze pytanie dotyczące działania państwa, bo warunki pracy w tymże opolskim folwarku badała Państwowa Inspekcja Pracy, kierowała na pismo do prezydenta i nic się nie działo. Dlaczego? No, również mnie to zastanawia, dlaczego przez 4 miesiące od wysłania zawiadomienia o tych warunkach przez Inspekcję Pracy do prezydenta miasta, dlaczego aż przez 4 miesiące nic się nie zadziało.
dlaczego prezydent nie zareagował, dlaczego Państwowa Inspekcja Pracy nie drążyła tego tematu. Nie wiem, jest to bardzo zastanawiający wątek i niepokojący na pewno. Widzimy, że bardzo potrzebne są inicjatywy obywatelskie, gdyż w tym samym dniu, w którym one mają miejsce, gdy sprawą zajmują się media, sprawa natychmiastowo jest rozpatrywana przez władze. Dziękuję. Dziękuję.